pozwólcie, że poproszę tutaj trzy osoby, które uzyskały najwyższe wyniki w nauce w szkole. Chciałbym im bardzo serdecznie pogratulować. Jesteście dumą tej szkoły i dumą naszą. Te trzy osoby to nie ma parytetów, same dziewczęta. Poproszę Karolinę Lis, Ewelinę Jóźwik i Klaudię Ruchlewicz. Są to osoby, które uzyskały bardzo dobre wyniki w nauce. Najwyższa szkoła. Ogromnie gratuluję. Prosimy panią Joannę Ziębę do nas. Dla Weroniki Gornikowskiej za najlepsze wyniki w nauce, frekwencję i bardzo dobre zachowanie. Dla Sylwii Czarniak za najlepsze wyniki w nauce, frekwencję i bardzo dobre zachowanie. Dla Patryka Kubery za najlepszą frekwencję w klasie. Dla Karoliny Wilińskiej za najlepsze wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i wysoką kulturę osobową. Dla Oliwii Urbaniak za najlepszą frekwencję w klasie, wzorowe zachowanie i wysoką kulturę osobistą. Jeszcze podziękowania dla Adama Kondrasa ze Szkolnej Drużyny Medycznej za cykliczną opiekę medyczną podczas zawodów sportowych. Poprosimy panią Hannę Nowak do nas. Dla Pauliny Jaworskiej za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i koleżeńską postawę. Dla Malwiny Lisiak za bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i sądową kulturę osobistą.
Mamy jeszcze dyplom dla Krzysztofa Miętkiewicza. Gratulujemy osiągnięć wytrwałości, osiągania zmierzonych celów i wątpliwości. Jest to dyplom pani dyrektor Sławickiego Domu Kultury. Poproszę pana Jacka Ostrowskiego. Prosimy pana Ireneusza Warszyńskiego. Dla Karoliny Lis za bardzo dobre wyniki w nauce, bardzo dobre zachowanie, bardzo dobrą frekwencję oraz zaangażowanie w życie klasy i szkoły. Karolina oczywiście otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem.
Patryka Czerwińskiego, Przemysława Wilczyńskiego. Dla Przemysława Wilczyńskiego. Dla Krzysztofa Mendonia. Dla Pawła Lipińskiego. Za dobrowolną i bezinteresowną pomoc na rzecz innych dla Agaty Czerniak.
dla Kingi Kucharskiej. Dla Patryka Czerwińskiego. Dla Sandry Zdyr. Dla Karoliny Lis. Dla Angeliki Witaszek. Dla Teresy Stuły i Małgorzaty Węc. Dziękujemy. I poprosimy pana Romana Bójko. Ja bym prosił teraz o wystąpienie uczniów, którzy reprezentowali szkołę na finale wojewódzkim Karek Skarbs i wygrali to. Proszę o wystąpienie. Proszę, Szymon Gruber. I pozostali. Większość jest na praktyka, albo nie ma zakończenia roku. Dziękuję bardzo. Drodzy uczniowie, rok szkolny 2013-2014 uważam za zamknięty. Bezpiecznych wakacji. Dziękuję bardzo.